konsekracja w kapłaństwie z księdzem kanonikiem proboszczem i księdzem prałatem ciekanem, drodzy siostry i bracia, zebrani na tej porannej, niedzielnej Eucharystii, a zwłaszcza wy, drodzy jubilaci, świętujący swoje srebrne i złote jubileusze sakramentu małżeństwa. Wszyscy, drodzy memu sercu, siostry i bracia. Apostołowie prosili Pana, przymnóż nam wiary. Słuchali nauczania swego Mistrza i Pana. Wielokrotnie zdumiewała ich mądrość i siła tego, co głosił Chrystus, ale także radykalność tego, czego domagał się od nich w ich codziennym życiu, w imię Boga Najwyższego. I zapewne czuli swoją słabość, a może nawet i lęk, by konsekwentnie do końca przyjąć nauczanie Mistrza i według niego kształtować swoją codzienność. Czuli się bezradni w swojej małej wierze. I dlatego ta prośba: Panie, przymnóż nam wiary. Tym bardziej, że słyszeli jeszcze inne słowo Pana Jezusa: beze mnie nic nie możecie uczynić. Więc jeżeli mają stanąć na wysokości tych wyzwań, które płyną z nauczania Chrystusowego, potrzebna jest pomoc. Pomoc wysoka. Właśnie od ich Mistrza i Pana. I dlatego to błaganie, które rozbrzmiało w dzisiejszym fragmencie Ewangelii Łukaszowej: Panie, przymnóż nam wiary. Wszyscy zapewne, drodzy siostry i bracia, z wielką uwagą słyszeliśmy słowa, które stanowiło swoistą panoramę życia waszej parafii, słowa wygłoszonego przez waszego czcigodnego księdza kanonika proboszcza. Bo te piękne i budzące radość strony życia waszej parafii, ale także te, które budzą niepokój, wynikają właściwie z jednego. Ktoś żyje wiarą i ta wiara rodzi ufność wobec Boga, a jednocześnie przynosi wspaniałe owoce miłości. Miłości Boga i drugiego człowieka. Ale jeżeli ktoś chce budować swoje życie bez Boga, no to owoce takiego postępowania, takiego stylu życia też są bardzo widoczne, a w swoich skutkach, zwłaszcza gdy chodzi o wieczność, częstokroć opłakane. I dlatego, dziękując za tę piękną panoramę życia parafialnego przedstawioną przez księdza proboszcza tak precyzyjnie, tak wnikliwie, pragnę wyrazić jako pasterz Kościoła krakowskiego wdzięczność wam, drodzy siostry i bracia, za te wszystkie wspaniałe dzieła, które tutaj mają miejsce w waszej parafii. Za to, że kształtujecie swoją codzienność
umacniając się Eucharystią, zwłaszcza codzienną, że łączycie cześć do Boga z nabożeństwem do Najświętszej Maryi Panny, że tak wielu, także młodych, korzysta z sakramentów świętych, że ta wasza wiara przyjmuje także wyraz bardzo widoczny, zewnętrzny, wspaniałego zatroskania o piękno tej świątyni, jej najbliższego otoczenia, tego wszystkiego, co stanowi majątek materialny waszej parafialnej wspólnoty. I za to wszystko wyrażam wdzięczność Panu Bogu, że daje wam tyle mocy ducha, by tak właśnie żyć. I wdzięczność wam, drodzy siostry i bracia, że na te łaski Boże jesteście otwarci i według tych łask Bożych i natchnień Ducha Świętego staracie się być dla współczesnego świata widocznym znakiem nadziei, a dla niektórych na wzór Chrystusa zresztą znakiem sprzeciwu. Pozwólcie, moi drodzy, że to pytanie, a właściwie prośba uczniów skierowana do Chrystusa: Panie, przymnóż nam wiary, odniosę szczególnie do życia rodzinnego i małżeńskiego. Właśnie dlatego, że ta msza święta, którą rozpoczynamy, wizytację waszej parafii, gromadzi jubilatów, ludzi, którzy złączyli się w wiernym urzeczywistnianiu przysięgi małżeńskiej od tylu już lat. Panie, przymnóż nam wiary. Jest jedno zdarzenie, które przekazuje nam w Ewangelii Święty Mateusz, mówiące o tym, jak bardzo problem wierności małżeńskiej był już aktualny wtedy, w czasach Pana Jezusa. Zaczęło się od pewnej próby, a właściwie podstępu ze strony faryzeuszów, którzy zadali Panu Jezusowi pytanie: czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? Znali przecież faryzeusze jednoznaczne Słowo Boże, że co Bóg złączył, tego rozłączyć nie wolno. Ale też znali jeden z zapisów prawa mojżeszowego, które pozwalało w nadzwyczajnych sytuacjach dać żonie list rozwodowy i odesłać ją do domu, z którego wyszła. No więc jak? Co jest ważniejsze? Prawo pochodzące od samego Boga, czy prawo Mojżesza, które w jakiejś mierze powstało pod natchnieniem Bożym? I na tę próbę, wskazującą na pewien kryzys małżeństwa, który wtedy musiał być, Pan Jezus odpowiedział jednoznacznie: czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela.
No ale pojawił się ten przepis prawa mojżeszowego, który dopuszczał do odesłania żony. I odpowiedź Pana Jezusa. Mojżesz uczynił to ze względu na zatwardziałość waszych serc. Uczynił to, żeby jakoś rozwiązać problem. Ale przecież na początku tak nie było. Zamiarem Bożym było to, żeby małżeństwo było instytucją trwałą. I stąd jednoznaczne dopowiedzenie i wyjaśnienie całej sprawy ze strony Pana Jezusa. Ja wam powiadam, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Zasada jest jasna. I w tym momencie pojawia się jakżeż zaskakujące w jakiejś mierze pytanie ze strony uczniów, pytanie, a jednocześnie wątpliwość. Jeśli ma się tak sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. To nie warto wiązać się na całe życie, mając świadomość tego, jaka jest słabość każdego człowieka. Jaka zdolność także do zaprzeczenia składanym najpierw przysięgą na wierność. I odpowiedź Pana Jezusa. Odpowiedź dotycząca bezżeństwa, wskazująca jednak na to, że u źródeł takiej czy innej postawy jest albo głęboka wiara i zawierzenie Panu Bogu, albo też odejście od tej wiary i zwątpienie w to, czego od nas najlepszy Ojciec oczekuje. Nie wszyscy to pojmują, mówi Pan Jezus. Nie wszyscy. Pojmują to te prawa Boże ci, którzy wierzą. Pojmują ci, którym jest to dane, by wierzyć. A zatem, kto może pojąć, niech pojmuje. Kto ma wiarę, niech postępuje według wiary. Do końca i jednoznacznie. I stąd ta odpowiedź Pana Jezusa na prośbę apostołów: Panie, przymnóż nam wiary. A Pan Jezus odpowiada językiem obrazowym, typowym dla ludzi Bliskiego Wschodu: gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. To znaczy, gdyby ta wasza wiara była tak maleńka, jak maleńkie jest ziarnko gorczycy. I byście wierzyli, że może stać się to, co się wydaje niemożliwe. To co się stanie? Wiara w nauczanie Chrystusa zakłada bowiem jedno. On mówi prawdę. Ta prawda jest rzeczywiście wymagająca. Ale przecież On jednocześnie pomoże urzeczywistnić, zrealizować to, o czym mówi i czego od nas oczekuje. Więc zaufajmy Mu. Mając świadomość, że nie jest to po pierwsze łatwa rzecz i że może być to sprzeczne z tym, co uchodzi za powszechne mniemanie u ludzi.
ale uwierzmy Jemu. Uwierzmy, że Bóg właśnie tak chciał. Że jak się tworzy wspólnota małżeńska, to ona ma trwać. Na dobre i na złe. W szczęśliwych chwilach, ale także naznaczonych momentami cierpienia, jakiegoś załamania, choroby, tego wszystkiego, co składa się na niekiedy prawdziwe niedole codziennego życia. Pan Bóg tak chce dla dobra ludzi, dlatego żeby sobie nawzajem pomagali, dźwigając wspólny krzyż życia małżeńskiego i rodzinnego. Właśnie dlatego, że tak podchodząc do życia, tak wyrażając wspólnotę życia polegającą na tym, że razem dźwigamy nasze radości, ale także i smutki, i trudności, i tak idziemy za Chrystusem, wtedy stajemy się prawdziwie Jego uczniami. Oczywiście świat może powiedzieć, powołując się na różnego rodzaju statystyki, że być może nie warto się żenić, że to wszystko jest takie łatwo prowadzące do rozpadu, do niewierności. Lepiej się nie wiązać. Te dzisiejsze, znane wam przecież, drodzy siostry i bracia, postawy w jakiejś mierze są echem tego, co powiedzieli sami uczniowie do Pana Jezusa. Ale Pan Jezus żąda wiary. Pewnej ufności, opartej na modlitwie. Modlitwie, która pogłębia wzajemną miłość. Miłość nieraz także gotową do przebaczenia. I nareszcie się okazuje, że można tak żyć. I że w takim życiu, przy Bożym błogosławieństwie, można być szczęśliwym. I okazuje się, że takie życie umacnia innych. Daje poczucie bezpieczeństwa i szczęścia dzieciom, a potem i wnukom. I staje się błogosławieństwem także dla całych społeczności. Bo jest to życie oparte na wierze. Kiedy dzisiaj wiemy, jak wielki kryzys jest odnośnie do małżeństwa, patrząc na tę wielką falę rozwodów dotykającą zwłaszcza młodych związków małżeńskich, kiedy zdajemy sobie, że jeszcze bardziej ten kryzys małżeństwa i rodziny jest związany z bardzo określonymi ideologiami, które zaprzeczają zamysłowi Bożemu, według którego małżeństwo to tylko i wyłącznie związek kobiety i mężczyzny. Wiele z tych zagrożeń, które grożą wspólnotom małżeńskim dzisiaj. I dlatego z tak wielkim uznaniem i wdzięcznością Kościół, my wszyscy dzisiaj obecni tutaj na tej Eucharystii, pochylamy się wobec małżonków, którzy przybyli tutaj, aby razem z całą tą naszą eucharystyczną wspólnotą dziękować Panu Bogu najpierw za dar wiary. Wiary, która sprawia, że
Drodzy czcigodni małżonkowie, potrafiliście ze sobą żyć już tyle lat, dochodząc do swoich srebrnych i złotych jubileuszów, które dla waszych najbliższych, najpierw dla was samych, ale dla waszych najbliższych i dalszych, stały się najpierw wzorem wiary, a jednocześnie umocnieniem i wskazówką, i argumentem mówiącym: naprawdę można tak żyć. Ufając Bogu, a przez to i sobie nawzajem do końca. I że wierność jest możliwa, jeśli jest nieustannie wspierana błaganiem do Boga, zwłaszcza w chwilach trudnych: przymnóż nam wiary, daj nam moc, byśmy trwali wiernie przy naszych małżeńskich ślubach. Daj siłę na każdy dzień, na każdą godzinę wspólnego, dobrego życia. Daj moc, abyśmy nie lękali się wszelkich trudności, które mogą się jeszcze pojawić. Tak się kształtuje, drodzy siostry i bracia, prawdziwe chrześcijańskie małżeństwo, zgodne z zamysłem Bożym, potwierdzone jednoznacznym nauczaniem Pana Jezusa, wymagającym, tak, nawet bardzo, ale przecież właśnie ci, właśnie te osoby, które w swoim życiu okazały się wierne swoim przyrzeczeniom małżeńskim, oni pokazują sobie i światu, jak wielka, jak wspaniała jest wiara, jak piękne są owoce tej wiary, jeżeli wszystko oddajemy w ręce Boga, naszego dobrego Ojca, który jest w niebie. Jak nieustannie prosimy Go o wsparcie, o błogosławieństwo. Moi drodzy, drodzy jubilaci, trwajcie w swej wierze, a przez to trwajcie w swojej wierności małżeńskiej. Nie lękajcie się być znakami dla jednych nadziei, dla innych sprzeciwu. Pokazując właśnie takim, a nie innym życiem, że jedynie Chrystus poprzez swoją Ewangelię jest prawdą. Prawdą, która wytycza drogę do Ojca. Do Ojca, który jest w niebie i który jednocześnie jest życiem i daje życie. To ziemskie, a przede wszystkim to wieczne. I oto o ten dar wiary dla was, ale także dla wszystkich małżeństw i rodzin tworzących waszą parafię, za przyczyną Matki Najświętszej, podczas tej Przynajświętszej Eucharystii pragniemy się z wielkim zaufaniem modlić.